Proszę Państwa, to jest tak. Ja chciałbym jedną rzecz wyprostować, ponieważ za mną się cały czas, ja rozumiem, to jest bujeckie prawo opozycji, wypominać, co kiedyś mówił obecnie piastujący funkcję prezydent miasta. Tylko jeśli Państwo w roku 2010 wczytacie się w to, co było pisane i to, co mówiłem w formie bezpośredniej, tak, do Państwa jako dziennikarzy, ja największe pretensje wówczas jako radny opozycji miałem o brak reakcji. Nie o to, że w styczniu nie ma zielonej trawy w mieście i chodniki są przysypane. Oczywiście subiektywne moje odczucie jest takie, że nawet w ubiegłym roku, kiedy na firmę ASA nałożyliśmy kary, to te chodniki i te ulice nie były tak przysypane jak w roku 2010, ponieważ mam wrażenie takie, że za sprawą Wydziału Komunalnego, Spraw Komunalnych i Środowiska ASA jako operator z poprzedniego sezonu zimowego próbowała się bronić różnymi rozpaczliwymi ruchami. Natomiast generalnie oceniam, że zawiodła, stąd też posypały się kary i tej kwoty wysokości nałożonych kar było plus minus około 200 kilku tysięcy złotych. Nie wypłaciliśmy, nie zamierzamy wypłacić i jakby temat się tutaj rozszedł, firma przyjęła to do wiadomości. Natomiast dzisiaj w grudniu widzę, że na obecnym operatorze, więc w tym hiszpańskim konsorcjum syndrom ASY funkcjonował z racji tego, że nawet niektórzy żartowali, że to posypywanie solą bardzo intensywne, kiedy nie było śniegu, to jest jakaś obawa. Dzisiaj myślę, że od oceny są pracownicy Wydziału Spraw Komunalnych, oni na bieżąco to monitorują. Jest wyspecyfikowana poszczególne kategorie dróg, w jakim okresie, która droga powinna być czarna. To jest dokładnie wszystko sprecyzowane. Do chwili obecnej nie naliczyliśmy jeszcze kary, czyli w ramach specyfikacji przetargowej firma się mieści, przy czym nie oznacza to, że firma może oddychać i być zadowolona z wykonanego zadania, bo oczywiście zawsze może być lepiej, więc nie stanęliśmy, tak? Była goleć, z którą ten zamarzający deszcz tydzień temu nie potrafił sobie chyba nikt poradzić. Nie będę mówił, przepraszam, taką mamy aurę, taką mamy porę roku. Natomiast jest zima i uważam, że naturalną rzeczą jest, że w zimie spada śnieg. Jest lato i naturalną rzeczą jest, że chciałbym osobiście, aby nad Jeziorem Tarnobrzeskim w lipcu, w czerwcu była temperatura w granicach 30 stopni i żebyśmy się stali kurortem tropikalnym przynajmniej przez te 2 miesiące. Tak. Szanowni Państwo, może ja tak na gorąco powiem w sprawie sytuacji pogodowej, bo spóźniłem się na tą konferencję prawie pół godziny i wynikało to właśnie z sytuacji pogodowej. Nie w Tarnobrzegu właśnie, chciałem się tak odnieść na gorąco, bo jadę z Zaklimatowej, pół godziny spędziłem w Zaspie, gdzie wczoraj o 21 bez problemu ulice, drogi były przejezdne i tam jest droga powiatowa i w tej drodze niestety musiałem łopatą samodzielnie się odkopywać samochodem i tu jest taka przykład perspektywy. Mówimy o Tarnobrzegu. Wjechałem do Tarnobrzega i poczułem ulgę po prostu, bo oczywiście drogi krajowa z Klimontowa do Tarnobrzega jest przejezdna, ale nasze drogi w porównaniu z tymi drogami tam w Świętokrzyskim naprawdę wyglądają pięknie. Także tutaj to jest kwestia perspektywy. My tutaj narzekamy, że jest może śnieg, że nie jest czarna jezdnia, natomiast da się po prostu przejechać. Tam niestety utknąłem w Zaspach. Do tej gołoledzi bym się odniósł, bo to chodziło, była prognoza pogody i był deszcz. Wszyscy mówili, że będzie deszcz marno, było -2 i nikt się do tego nie przygotował. On zamarzł. Jest rekordowa liczba złamań na pogotowiu. Ale to nie może pan, panie Piotrku, tak mówić, że się nikt nie przygotował, tylko że pewne środki chemiczne nie działają. Ja pamiętam. Czy -2? Naprawdę. Przecież to nie jest tak, że nikt nie wyjeżdżał ze sprzętem, tylko to wszystko zamarzało i potrzebują tak samo środki i te preparaty. Popularnie mówi się sól, tak, która jest sypana. Ja nie jestem autorytetem w tej dziedzinie.
musiałby pan zapytać o tą panią naczelnik, czy pracowników merytorycznych, którzy się zajmują. To nie jest tak, bo ja też jestem kierowcą, raczej sam się wożę po mieście, rzadko korzystam z auta służbowego, w związku z tym też natychmiast chwytam za telefon, mnie to irytuje, że ta droga jest nieodśnieżona. Teraz już jakby troszeczkę mniej chwytam, bo wiem, że już się nauczyłem, że są kategorie dróg, jeśli chodzi o odśnieżanie. My w standardzie, jeśli chodzi o chodniki, nie mamy czarnych chodników, bo też jest takie oczekiwanie, bo często mieszkańcy podnoszą, no skoro pierwsza kategoria odśnieżania, czyli te główne drogi typu Warszawska, Piłsudskiego, Mickiewicza, powinny być po kilku godzinach od zaprzestania opadów w czarnym standardzie, tak? Czyli powinna być widoczna masa bitumiczna. To dlaczego tak chodniki? No, no chodniki mają być, zgodnie z naszą specyfikacją, mają być no, do przejścia, tak? Natomiast no, nie ma być zebrane cały śnieg. Ta technicznej możliwości chyba też nie ma, bo z drugiej strony pamiętajmy jedną rzecz, nikt nie odśnieża w Tarnobrzegu, w takim mieście, o takiej powierzchni, ręcznie niczego, tylko wszystkie procesy odśnieżenia odbywają się mechanicznie. To też jest kwestia później utrąconych krawężników, zniszczonej kostki brukowej na tych chodnikach, bo takie rzeczy przy przeglądach wiosennych wychodzą w wyniku procesu odśnieżania. Więc ja akurat no, byłem zły, jeśli chodzi o tą gołoledź, ale no, nie wiem, czy jest jeszcze jakieś inne miasto, które sobie z tą gołoledzią i zamarzającym deszczem poradziło. No, no. W tej chwili zmieniło się to, ja pamiętam jako radny, kiedyś wiceprezesem spółki PUK wówczas, czyli no, prawnego poprzednika ASY, tak. Jeden z wiceprezesów na pytanie moje jako radnego, że staliśmy, że zawsze w Tarnobrzegu są drogi białe, mówię o tych drogach pierwszej kategorii odśnieżania, to tłumaczono mi efekt ekologicznego postępowania, bo miasto Tarnobrzeg nie sypie solą, dlatego myśmy mieli jako jedyne miasto tak naprawdę białe drogi. Mówię, to jest wspomnienie sprzed prywatyzacji. Później zmieniły się zasady działania tegoż PUK-u, kiedy właścicielem PUK-u stała się ASA i PUK stał się ASO. Zaczęto sypać stół. W ubiegłym roku za późno, stąd też takie efekty. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie gołoledziowe, to też jest ten padający deszcz, ponieważ w specyfikacji my zakładamy utrzymanie określonych norm i standardów, jeśli chodzi o poszczególne kategorie dróg, w odniesieniu do warunków pogodowych. Jeśli całą dobę sypie, tak jak sypało z niedzieli na poniedziałek, to nawet jeśli mi się osobiście nie podoba, wybierając się, wychodząc z domu w niedzielę, czy do kościoła, czy do sklepu, czy gdziekolwiek indziej, nie podoba mi się to, że chodniki są nieodśnieżone, nie jestem w stanie nałożyć karę na firmę. Żadna firma tak naprawdę by nie przystąpiła do takiego przetargu, bo ja nie jestem w stanie zmusić kogoś, żeby była czarna droga asfaltowa w sytuacji, kiedy przez 8 czy 10 godzin pada śnieg, bo żadna firma nie weźmie do realizacji takiego zadania. Trzeba realnie na to spojrzeć. Natomiast uważam, że do tej pory firma nie zanotowała, poza tym aspektem gołoledzi, nie zanotowała jakiejś spektakularnej wpadki, co nie oznacza, że powinna spocząć na laurach, ponieważ my się nie spotykamy towarzysko, żeby sobie w oczy patrzeć i być z siebie zadowolonym, tylko spotykamy się biznesowo. Firma KBU, czyli to konsorcjum hiszpańskie, ma za zadanie wykonać usługę, a my mamy za zadanie zapłacić, a z drugiej strony, jak jest usługa źle wykonana, to mamy wręcz obowiązek potrącić z wynagrodzenia, wykazując w ten sposób niezadowolenie z poziomu realizacji wzajemnych usług.